Witam Was, tu Base 8001 i przechodzimy kolejną misję. Wylądujemy w kolejnym. Będziemy w nocy w takiej wiosce. To będzie kontynuacja misji tamtej poprzedniej, czyli Pathfinder. Ta misja nazywa się Burnwill, więc zaczynamy. Dobra, ja już tutaj wiecie, no dobra, idziemy. Musimy uważać, te tereny są bardzo niebezpieczne. Dlatego ja wiem, co się tu zaraz stanie i jestem przygotowany na to. Tak, właśnie na to. I na to. Ojdź. Przez przypadek. Nie chciałem mu tego zrobić. Po raz pierwszy raz mi się to zdarzyło w tej misji. Kurde no. Jeszcze raz. Bratera na drugiego czekamy. Dobra, idziemy. Uwaga, bo tutaj trzeba iść ostrożnie, bo jest mały bombard. O nie, fuck, jak on się tam dostał? Szybko. Dobra, tam już ktoś do nas strzela i go trzeba zdjąć, bo bardzo przeszkadza. Go można zdjąć stąd, ale jest bardzo trudno, więc pójdziemy tamtą drogą. I możemy iść. Dobra, rzucamy granatami jak każe, niech będzie mu. O, Thompsona mamy. Mieliśmy go w ogóle, chyba tak. Ale ta jedynka jest bardzo łatwa. Tylko na weteranie jest już trochę bardziej trudnie. Ta broń jest najlepsza, jeśli chodzi o bliskie, dalekie zasięgi. To jest jedna z moich ulubionych broni. W jedynce. Dobra. O Jezus, jak się wystraszyłem, aż na skrzesie podskoczyłem. Dobra, pójdźmy do tego budyneczku. I trzeba zdjąć nam tego kolesia. To jest bardzo trudnym zadaniem z tej pozycji, jak i z dalekiej. Kurde. Będę się teraz tutaj z nim męczył, chyba że... Kurde, o, no. Czekajcie, sobie muszę apteczek poszukać. Albo dobra. Mam tutaj, o. Dobra, czekamy. Jakby to my jesteśmy Martinem, bo tam są napisach. I szybko biegniemy. Przesuwa, no. Bo nie wykonam tak, jak to chciałem. No i kurde. Wszystkie... Gdyby tutaj oni nie stali, to... O. Przesuwa, no. I wbijamy szybko tędy. Można to jeszcze zanim on dodaje tego MG42. Wchodzimy, zabijamy. Idziemy zobaczyć, co się jest u góry. Dobra. Bo zwykle tam ktoś jest. Dobra. Tu jest pusto. Granaty były. Dobra. Standing hand grenade. Bierzemy M1A1. M4A1. Pamiętacie? Ta broń z naszych tych czasów. Dobra. Dawać go. Ktoś jeszcze tam żyje? A kogo oni tu strzelają? Albo tam. Dobra, możemy iść. Jest bardzo jeden duży minus, jak ktoś przeskakuje przez płot jakiś Niemiec, to nie możemy go wtedy zabić. Przynajmniej ja tak mam. Dopiero jak przeskoczę potem płot, to on zginie, a niekiedy nie zginie. Oj, kolejny MG42 i trzeba go teraz zgiąć. Dobra, rzucimy tam granata. Kurde, no i nasz LT Half King zostanie zaraz zabity. Trzeba go zdjąć stąd. On go jest bardzo łatwo, ich też. Biegniemy do tego szybko budynku, zanim pojawi się kolejny koleś z MG42. Gra zapisana, dobra, ładnie. Tak właśnie o tym mówię, ała, ała, ała. Jakoś ciężko mi to idzie dzisiaj.
I go zabijamy, nie jest Gites. Muszę trochę grę ściszyć, bo pewnie te strzelanie jest trochę za głośno. Dobra. Dobra. Tutaj ten MG42, który do nas strzelał. Idziemy po apteczkę. Od razu robimy tak, rzucamy tam granaty. Ile wlezie. I tyle. Bo tak, to by nam jeszcze powiedział tej fole, że mamy tam iść do góry, zabić ich z granatów, albo zabić ich po prostu. A tak to zaoszczędziliśmy trochę czasu. O, i nasze pierwsze ładunki wybuchowe, które podłożymy na wozie pancernym. Dobra. Oczywiście trzeba się cofnąć. Nawet pisze nam to wielkimi literami. Au! Gdzie on jest? Chyba go zastrzelili, tak. Dobra, pójdziemy trochę do przodu i nasi żołnierze też pobiegną. Nie marnować granatów, rzucać ile wlezie. Niestety w pierwszej części nie da się odrzucać granatów. Ani nie wybuchają w ręce, więc możecie je śmiało trzymać ile chcecie. Dobra, i po prostu teraz robimy to tak. Moim knifem. Rzucamy tam wszystkie granaty i biegniemy tam. I zabijamy wszystkich. O, wow, wow. Ta broń, który on do mnie strzelał, to co widzicie tutaj, to FG-42, to też jest taki karabin maszynowy, nie za fajny. Bardzo dużo obrażeń to daje. O, szybko. I bum. I już stąd widać ostatnie te działko. I lecimy tutaj. Hotel du Henal, no trzeba coś takiego. I nie podchodzić zbytnio do ognia, bo parzy, to demonstruję wam. Widzisz, ja nawet do niego nie podeszłem. Bierzemy apteczki, granaty. I zabijamy tych Niemców. Uwaga, tam są FG-42, więc trzeba tam rzucić granata. No, to trabo chamskie, wiecie. Wystarczą dwa. I teraz idziemy tutaj. Uwaga, bo te belki tutaj można się rozwalić. Oni też się mogą, oni też je rozwalają, więc uwaga. Dobra osłona, ale do chwili. Tam strzelamy, żeby nie było zbytniego hałasu już. Aż takiego dużego. Nie możemy iść tędy, tutaj do tego działka, bo... Może nas zabić MG42, więc idziemy tutaj tyłem. I go z kolby w ryj. Patrzmy, czy nikogo nie ma. Nie ma. Możemy iść. Podsadzić nasz ostatni ładunek wybuchowy i zakończyć misję. Ten Call of Duty 1 ma taki swój fajny klimat. Kto to we mnie wali? Widziałem cię. Taki fajny klimat, taka prawdziwa noc. Nie wiem, bardzo mi się podoba klimat jedynki. Najlepszy to jest właśnie dla mnie najlepszy klimat. Gdyby była trochę jeszcze lepsza grafika, ale ta mi bardzo odpowiada nawet. Dobra, koniec. Teraz tylko musimy się odmeldować u kapitana Foleya na skrzyżowaniu, czyli tutaj. No i dziękuję i dobra robota. Jeśli człowiek da z siebie wszystko, to co mu jeszcze zostanie? Generał George Spatton. Nie znam wszystkich nazwisk. Jest właśnie, zakończyliśmy misję. STMR Edgeless. Niestety za bardzo nie tego angielski nie jest na moim wysokim poziomie, żeby nie było. Dobra. To koniec tego odcinka, a ja zapraszam do moich kolejnych filmów. Na razie.